Dzień dobry, witam w następnym odcinku podcastu 1, 2, 3, próba podcastu. Ja się nazywam Łukasz Gierek i mam przyjemność być jego autorem. Dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś takim wyjątkowym, co nazywa się gamifikacją. Gamifikacja to technika wykorzystywana w różnych dziedzinach, a także w edukacji, która polega na wprowadzeniu elementów gier do procesu nauki i nauczania w celu zwiększenia motywacji i zaangażowania uczniów. Dziś sprawdzimy, jakie korzyści wynikające z zastosowania gamifikacji możemy mieć w swoim szkolnym środowisku. I dzisiaj będę chciał przedstawić właśnie te różnorodne aspekty gamifikacji, począwszy od wprowadzenia do tematu, aż po badania naukowe, które potwierdzają skuteczność tej metody. Dowiecie się też, w jaki sposób gamifikacja może wspierać procesy nauczania i uczenia, jak tworzyć motywujące systemy nagród, jak angażować uczniów oraz jakie są efektywności gamifikacji w różnych przedmiotach szkolnych. Gamifikacja, czyli zastosowanie elementów gier w celu motywacji i zaangażowania uczniów, to jest fragment rywalizacji. Gamifikacja ma na celu spowodowanie, żeby uczeń grając uczył się. Jest to coraz bardziej popularna metoda w dziedzinie edukacji i bardzo ważna w kontekście procesu nauczania i uczenia się. Gdybyśmy chcieli tak naprawdę docelowo sobie zdefiniować tą gamifikację, no to moglibyśmy sobie powiedzieć, że jest to odniesienie do zastosowania mechanik, elementów i zasad charakterystycznych dla gier w innych dziedzinach, takich chociażby jak edukacja. Wprowadzenie elementów tych gier ma na celu pobudzenie motywacji, angażowanie uczniów oraz tworzenie satysfakcjonującego i interaktywnego środowiska nauki. Cele gamifikacji w edukacji są bardzo proste, bardzo rozległe. Przede wszystkim pierwszy cel to zwiększenie motywacji uczniów poprzez wykorzystanie elementów grywalizacji, takich jak systemy punktacji, nagrody, rywalizacje i wyzwania. Ponadto gamifikacja ma na celu rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, rozwiązywanie problemów, współpracy oraz samodyscypliny. Jakie są jej zalety? Pewnie zapytacie, chętnie odpowiem. Tak naprawdę to wprowadzenie elementów gier sprawia, że nauka staje się bardziej atrakcyjna i interesująca dla uczniów. Uczniowie nie myślą o tym, że się będą czegoś uczyli, po prostu grają, czyli robią to, co lubią, ale jednocześnie przyjmują do siebie coraz więcej wiadomości. Po drugie, ta gamifikacja umożliwia indywidualizację procesu nauczania, dostosowanie go do potrzeb i umiejętności poszczególnych uczniów. Ponadto gry edukacyjne pozwalają na ćwiczenie umiejętności w sposób praktyczny i interaktywny. Skuteczność gamifikacji w edukacji potwierdzają wieloletnie badania naukowe. Okazuje się, że gamifikacja pozytywnie wpływa na motywację uczniów, ich zaangażowanie, koncentrację i efektywność nauki. I właśnie ta motywacja i zaangażowanie uczniów jest jedną z głównych korzyści gamifikacji. Gamifikacja sprzyja rozwijaniu różnorodnych umiejętności poznawczych w trakcie przygotowania zadań i wyzwań. Uczniowie muszą wykazać się krytycznym myśleniem, logicznym rozumowaniem, analizą danych, rozwiązywaniem problemów i podejmowaniem decyzji. Wprowadzenie elementów gier zachęca uczniów do aktywnego myślenia i rozwijania umiejętności poznawczych w praktycznym kontekście. Gamifikacja promuje współpracę i interakcję społeczną między uczniami. Gry edukacyjne często wymagają pracy zespołowej, rozwiązywania problemów w grupie i podejmowania decyzji wraz z innymi uczestnikami. Uczniowie uczą się efektywnej komunikacji, współpracy, negocjacji i rozwiązywania konfliktów, co przekłada się na rozwój umiejętności społecznych i interpersonalnych. Stymulowanie kreatywności i innowacyjności to też gamifikacja, która tak naprawdę pobudza właśnie jedną z umiejętności najbardziej docenianych na rynku pracy, jakim jest kreatywność. Elementy gier zachęcają do poszukiwania alternatywnych rozwiązań, eksperymentowania, myślenia nieszablonowego, myślenia twórczego. Uczniowie mają możliwość wykorzystania wyobraźni i tworzenia własnych strategii, co sprzyja rozwijaniu właśnie kreatywności i zdolności do rozwiązywania problemów w nowatorski sposób. Satysfakcja. Satysfakcja jest bardzo dużym pozytywem. Gamifikacja tworzy satysfakcjonujące i pozytywne doświadczenia. Przeżycie sukcesu po osiągnięciu celu, otrzymanie nagród, pochwał, awans na kolejne poziomy czy zdobycie punktów stanowi silny bodziec motywujący do tego, aby nadal grać, ale grać ucząc się. Uczniowie doświadczają satysfakcji z pokonywania trudności, osiągania postępów i rozwoju swoich umiejętności. Gamifikacja to nie granie w CS-a, albo w FIFA, albo w Call of Duty, czy jakąś inną strzelankę. Gamifikacja to nie
gra w CS-a, FIFA czy inną strzelankę. Gamifikacja to seria interaktywnych gier, które będą pomagały nam w procesie edukacji. Jakich gier? Jest ich bardzo mnóstwo na rynku. Zresztą ja mam takie przeświadczenie, że każdą grę, nawet kółko i krzyżyk, możemy zamienić w grę edukacyjną. I tego Państwu bardzo, bardzo życzę. Sprawdźcie, jak gamifikację możecie wykorzystać u siebie, w swojej szkole, w swojej klasie. Na pewno pomysłów na to będzie bardzo dużo. Trzymam mocno kciuki i zapraszam do następnego odcinka podcastu pod tytułem Raz, dwa, trzy, próba podcastu.